Dzień dobry wieczór, kochane człowieki. W dzisiejszym filmie mam zamiar pomóc Wam podejmować lepsze decyzje. Dosyć często mówi się, że jakość naszego życia opiera się na jakości decyzji, jakie podejmujemy. Wszyscy na pewno mamy doświadczenia z przeszłości, gdzie podjęliśmy nie najlepsze decyzje, ale to jest w porządku, ponieważ to doprowadziło nas do tego miejsca, gdzie jesteśmy. I ja wierzę, że nic nie dzieje się bez powodu. Tak samo jak nie bez powodu jesteś tutaj i oglądasz to wideo. Dlatego działamy, bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze własne dobre samopoczucie. Jeśli nie wiesz, co to jest metoda EFT i co ja teraz robię, zobacz sobie tutaj, jest krótki film, w którym tłumaczę tą technikę, obejrzyj go najpierw i wróć do nas, jak Cię to zaintryguje. Reszta, jedziemy. Może masz ochotę się zapisać do kanału, żeby nie przegapić takich inspirujących wideo na przyszłość. Decyduję się podejmować lepsze decyzje. I decyduję się kochać i akceptować siebie. Decyduję się dokonywać lepszych wyborów. I decyduję się kochać i akceptować siebie. Decyduję się podejmować lepsze decyzje. I z tych lepszych decyzji decyduję się podejmować lepsze działania. Decyduję się dokonywać lepszych wyborów. I decyduję się totalnie i całkowicie. Kochać, szanować i akceptować siebie. I każdą inną osobę, która nauczyła mnie podejmowania decyzji. Decyduję się podejmować lepsze decyzje. Decyduję się dokonywać lepszych wyborów. Podejmuję lepsze decyzje dotyczące tego, o czym myślę. Lepsze decyzje dotyczące tego, co mówię. Lepsze decyzje dotyczące tego, co robię. Wszystko to, co robię, ma wpływ na jakość mojego życia. Daję sobie wolność na to, żeby je poprawić. I decyduję się kochać i doceniać tą część mnie, która podjęła może nie najlepsze decyzje w przeszłości. Ta część mnie robiła wszystko w swojej mocy, w oparciu na złych programach i złych informacjach, które miałam. Podjęłam takie decyzje, które czułam, że muszę podjąć w tamtej chwili. I uwalniam jakąkolwiek potrzebę dowalania sobie z tego powodu. Uwalniam siebie. Daję sobie wolność na to, żeby podejmować lepsze decyzje. Uwalniam ten ból z przeszłości, który mógł mieć wpływ na moje poprzednie decyzje. Uwalniam cały ten strach, który sprawił, że podjęłam takie, a nie inne wybory. Mogę być mądra i przezorna bez lęku. Więc decyduję się na to, żeby decydować bez strachu.
i uwalniam wszystko to, co stoi mi na drodze. Wszystkie te stare programy, które powstrzymywały mnie przed podjęciem dobrych decyzji. Uwalniam je na poziomie komórkowym. Zmieniam swoje zdanie. Tak, żeby mogła zmienić swoje decyzje. Wprowadzam te zmiany w każdym włóknie mojego bytu. Daję sobie dużo większą wolność na to, żeby podejmować dobre decyzje. Pozwalam sobie na to, żeby się ekscytować moimi wyborami. Pozwalam sobie na to, by ekscytować się tymi zmianami, które wprowadzam. W ciele, w duchu i w umyśle. Zamknij oczy. Weź głęboki wdech. Otwórz usta. I co? Jak się czujesz? Możliwe, że ten tapping trzeba będzie powtórzyć jeszcze raz. A może pojawiła się jakaś emocja, pojawiło się jakieś konkretne wspomnienie, które ma wpływ na to, w jaki sposób podejmujesz decyzję. Warto sprawdzić naszą playlistę EFT Tapping po polsku i poszukać, pogrzebać, żeby odkryć, co tam dalej siedzi i co rozwiązać. A jeśli tego nie znajdziesz, to zapraszam do komentarzy. Daj znać, na jaki temat chciałbyś, żebym przetłumaczyła dla Was film. Bardzo chętnie spróbuję pomóc. Jeśli czujesz, że to wideo Ci pomogło, a Ty chcesz pomóc mi, to polubię. Jak i również zapraszam do zapisania się do kanału. Nowe wideo wjeżdża co tydzień. Mamy również jogę dla osób początkujących. A ja, jak zwykle, dziękuję Ci za to, że bierzesz pełną odpowiedzialność za swoje własne, dobre samopoczucie. Do zobaczenia wkrótce. Pokój, kochani.